W ostatnich latach tak naprawdę wpisuje się w kalendarz sportowych wydarzeń na zakończenie lata wpisują się imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym. Podobnie jak w minionych latach, tak jak powiedziałem, także i w tym roku taka impreza wydarzyła się na naszych obiektach kortowych, którymi zarządza obecnie Centrum Sportu Szamotuły. Dzięki współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Sportu Szamotuły, Urzędu Miasta i Gminy, Fundacji Varieté i pracowni projektowej KOS udało nam się zorganizować dla mieszkańców miasta i gminy tą wspaniałą imprezę. Na kortach odbywają się zajęcia z instruktorami, którzy będą prowadzić zajęcia dla początkujących adeptów tenisa ziemnego. Ponadto wiele imprez towarzyszących z boku dla najmłodszych uczestników już w tej chwili się rozpoczęło. Po mojej lewej stronie, zapewne będzie to widać w materiale, jest taka akcja promocyjna związana z ekologią. Podejście proekologiczne dla mieszkańców. Chcieliśmy tutaj wprowadzić. Teren jest bardzo piękny, zielony, niesamowity potencjał drzemie w tym obszarze. A my przygotowaliśmy dla mieszkańców taką atrakcję polegającą na wsadzaniu roślinności. Przygotowany tutaj po lewej stronie. Każdy, kto ma ochotę i do tego zachęcamy, może przyjść, wkopać drzewko, wsadzić swoje własne, pamiętać o nim, odwiedzać to miejsce, podlewać, mieć to gdzieś w zanadrzu głowy, że jednak wspieramy bardzo mocno naszą przyrodę. Poza tym, tak jak widać, no, mamy nadzieję, że ten sport w Szamotułach rozwinie, sport tenisowy w Szamotułach rozwinie się jeszcze bardziej. Staramy się inwestować w te obiekty. Tak jak niektórzy z Państwa zapewne wiedzą, przejęliśmy ten kompleks z myślą o jego rozbudowie. Tak też się stanie. W naszych planach jest budowa zadaszenia nad dwoma kortami, tak aby umożliwić grę w okresie zimowym, czego nie było, a wiemy, że środowisko tenisowe w Szamotułach jest naprawdę bardzo duże. Chcemy to wybudować. Mam nadzieję, że uda się to zrobić już w tym roku. Wszelkie starania ku temu są prowadzone. Rokowania są bardzo dobre. Myślę, że około listopada rozpoczniemy już, pod koniec listopada rozpoczniemy już naszą działalność tenisową na zamkniętych obiektach, które przykryją dwa korty. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do gry. Myślę, że poziom ten tenisowy będzie cały czas rozwijany na coraz wyższym poziomie.